Torn na dół. I jesteśmy nad jeziorem Chełmżyńskim. Wybudowali nam tu wieżę, musimy zobaczyć. Gdzieś w wysokości około, myślę, 10 metrów. No i zobaczymy, jak tam wygląda. Po raz pierwszy raz tu wchodzę. Zrobiona bardzo solidnie. Z dobrego, twardego drewna. O, jesteśmy na pierwszym pułapie. No oni krzyczą tu, że ja się boję wejść, ale ja się nie boję, bo z takiej wysokości to ja skakałem na główkę. No ale do wody, jasne. O, i jesteśmy już na samej górze. O, oj, piękne widoki. Na zachodzie widać już Chełmże, katedrę, planetarium. Bardzo ładnie widać. Tu jest widok na Toruń, ale nie widać Torunia. Komin Grębocina widać oczywiście. No i tu widok na Zalesie. No. Tak to wygląda. Bardzo fajna wieża. Warto tu przyjechać, zobaczyć. Oczywiście za darmo, nic się nie płaci. Na razie.
przynajmniej na razie, no, ale od sezonu może coś być ładne. No, ale my zorganizujemy, postawimy Krisa na dole z biletami, będzie sprzedawał. No i wieje tu, wieje, no musi wiać, jak wysoko wiadomo, musi wiać. Na linie taki zjazd, kolejka taka linowa, którą będzie można nad wodą zjechać na plażę do Zalesia. Tak mi się wydaje, to będzie, bo tam był wielokrążek i tu idzie lina stalowa, także takie coś. Jak mówiłem, będzie przystań, ta lina idzie tam, będzie taki przelot, pewno za 10 euro i aż na plażę. Toru.